Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Jest pewna historia, która może zilustrować nam tą prawdę zawartą w tym wersecie, że zapłatą albo żołdem grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dla zasłużonego Mirosława nadszedł wielki dzień, w którym miał odejść na emeryturę. Kierownik jego oddziału wygłosił krótką mowę, wspominając minione 27 lat, które Mirek przepracował w ich zakładzie jako konstruktor. Były to słowa uznania, ponieważ był on pracownikiem godnym zaufania. Podczas wspólnego posiłku, który zasponsorował sam Mirek, opowiedziano jeszcze kilka anegdot z jego życia, następnie współpracownicy wręczyli mu drobny prezent na pamiątkę. Przyjęcie zostało zakończone, pracownicy wrócili do swoich obowiązków, a Mirek żegnał się jeszcze z każdym osobiście. Kiedy podszedł do człowieka o imieniu Bernard, czyli podszedł do Bernarda, ten sięgnął po chrześcijański kalendarz i powiedział mu: życzę panu nadal wszystkiego najlepszego oraz wiele zdrowia, ale przede wszystkim życzę panu życia wiecznego z Jezusem Chrystusem. Mirek przytaknął: wiem, że pan należy do jakiejś chrześcijańskiej organizacji. Bernard odrzekł: w tym kalendarzu przeczyta pan, jak można otrzymać życie wieczne. Oczywiście życzę panu, żeby mógł pan jak najdłużej cieszyć się tymczasem na emeryturze. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Wraz z 60 przekroczył pan poważny próg. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co czeka nas, gdy życie na ziemi dobiegnie końca. Właściwie nie dotyczy to jedynie emerytów, ale wszystkich ludzi, także i młodych. Z tymi słowami wręczył Mirkowi kalendarz. Starszy pan zastanowił się chwilkę i odpowiedział: to prawda, w moim wieku wszystko szybko może się zmienić. Dziękuję panu bardzo. Z całą pewnością będę czytał ten kalendarz. Dwaj mężczyźni pożegnali się i każdy odszedł w swoją stronę. Nie wiemy, czy Mirek przyjął Ewangelię o zbawieniu, czy nie. Jednak najważniejsze jest, drogi czytelniku Słowa Bożego, co z tobą? Czy ty już to uczyniłeś, czy zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi? Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.